Cześć, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku Anatomii FIFA, w którym to porozmawiamy o mikroruchach, czyli systemie bardzo trudnym do opanowania, ale jakże skutecznym, gdy już ta sztuka nam się uda. Od początku. Mikroruchy mają różne definicje, jednak ja jestem zwolennikiem tej, która mówi, że są to po prostu zagrania na małej przestrzeni, które dają wam troszeczkę czasu, miejsca, a może po prostu pozwalają na uniknięcie straty piłki w ostatnim momencie. Pamiętajcie, że wykonać je możecie każdym zawodnikiem na boisku, jednak im większe statystyki dryblingu będzie miał wasz gracz, tym lepiej będzie je wykonywał. Także osobiście no nie radzę robić tego na przykład środkowymi obrońcami, gdyż ze względu na to, że będą robić to oni wolniej, no to ryzykujecie stratę piłki, a samo wykonanie zagrania nie będzie tak efektywne. Mikroruchy to zbiór paru zagrań, które czas wam teraz przedstawić. Pierwszym z nich będzie przytrzymanie przycisku L1, bądź w przypadku Xboxa przycisku LB na waszym padzie oraz wychylenie lewej gałki w kierunku różnym od kierunku biegu zawodnika. Dzięki temu piłka wręcz przykleja się do nogi waszego zawodnika, możecie driblować w różnych kierunkach, dzięki czemu zyskujecie czas i miejsce do odpowiedniego podania. Tak się zacząłem zastanawiać i nawet ciężko mi powiedzieć, w których rejonach boiska jest to najbardziej przydatne, gdyż realnie możecie to stosować praktycznie wszędzie i w każdym rejonie, na całej długości, szerokości boiska, jeżeli zrobicie to w odpowiedni sposób, to będzie to bardzo skuteczne. Świetnym przykładem jest ta akcja, gdzie Sancho na początku fantastycznie przedryblował swojego przeciwnika na skrzydle, a później Ndombele zaczął tworzyć miejsce dla swoich rywali. Po pierwsze szukał miejsca do podania, ale po drugie wyciągał tych cofniętych obrońców mojego przeciwnika, dzięki czemu zrobiło się tam troszeczkę więcej miejsca, Lewandowski mógł wejść w pole karne, strzelić tą bramkę, no i z pewnością bez tych mikroruchów tego gola by nie było. Strafe dribbling, bo tak nazywa się ta technika, nie tylko daje wam miejsce do podania, ale możecie dzięki temu również driblować między waszymi rywalami, bądź, tak jak wspominałem na początku tego odcinka, unikać w ostatnim momencie nogi waszego rywala, który już zdążył nacisnąć odbiór tradycyjny, ale wy za pośrednictwem właśnie przytrzymania przycisku L1 po prostu uciekacie od tej nogi i cały czas jesteście w posiadaniu futbolówki. Warto zauważyć, że przy wykonywaniu tego zagrania za każdym razem wasz piłkarz jest zwrócony w kierunku bramki, natomiast można to zmienić. Przytrzymujecie ten przycisk L1, ale dokładacie również przycisk R1, czyli RB na Xboxie i dzięki temu możecie dryblować w każdym kierunku. Niestety po łatce ta technika została troszeczkę osłabiona, wykonuje się ją ciężej, natomiast dalej warto z niej korzystać i warto po prostu się trochę tego nauczyć. Bo są różne sytuacje i im więcej takich rzeczy będziecie wiedzieć, tym lepiej później będziecie reagować w określonych momentach. Moim zdaniem metoda, o której mówiłem, jest najskuteczniejszą metodą wykonywania mikroruchów, ale nie jest jedyną, więc aby ten materiał był kompletny, to przejdźmy teraz do dwóch pozostałych, które również zaliczam w grono tych szeroko pojętych mikroruchów. Przede wszystkim kombinacja L2 plus R2, czyli w przypadku Xboxa LT plus RT, która również sprawia, że wasz piłkarz trzyma piłkę blisko nogi. Różnica w przypadku tego zagrania strafe dribbling jest taka, że możecie je wykonywać również w kierunku biegu waszego zawodnika, ale jest również oczywiście haczyk. Niestety, w przypadku tej techniki wasz piłkarz po pierwsze nie trzyma tej piłki tak jakby przyklejonej do tej nogi. Ona faktycznie jest blisko, natomiast ta piłka, no tak jak mówię, nie jest tak idealnie przyklejona, nie kontroluje on jej podeszwy. Natomiast co jeszcze jest również ważne, niestety nie zasłania jej tak dobrze. To znaczy, jeżeli wasz rywal atakuje naszego piłkarza, no to niestety on częściej straci piłkę, niż gdybyście przytrzymywali L1. Niemniej warto wiedzieć o tej metodzie, gdyż w określonych sytuacjach może być ona nawet bardziej przydatna niż wspominany wcześniej strafe dribbling. I ostatnia kwestia to zastawianie, które również wliczam w grono mikroruchów. Myślę, że jest to rzecz, o której większość graczy wie. Oczywiście zastawia się piłkę za pomocą przycisku L2 na waszym padzie od PlayStation, bądź LT, jeżeli chodzi o pada od Xboxa. Jest to technika, która jest przede wszystkim skuteczna, jeśli macie jakiegoś rosłego piłkarza, silnego, który może niekoniecznie jest zwinny. No bo w przypadku takich graczy to strafe dribbling, o którym mówiłem, czy wcześniejsza technika również mikroruchów za pośrednictwem przytrzymania waszych dolnych przycisków na padzie będzie mniej skuteczna niż czasami takie proste zastawienie się, więc pamiętajcie również o tym, że można coś takiego wykonać. To również daje wam troszeczkę czasu, przestrzeni do podania, może naprawdę no, dużo namieszać w polu karnym, także warto również popróbować pozastawiać się czasami, chociaż uważam, że techniki dribblingu, o których mówiłem wcześniej, są po prostu bardziej skuteczne.
I to by było na tyle, jeśli chodzi o trzeci odcinek Anatomii FIFA. Za tydzień zajmiemy się zwodami oraz trikami, bo chciałem to jednak oddzielić od tych mikroruchów, żebyście już teraz mogli mikroruchy poćwiczyć, a za tydzień najskuteczniejsze zwody. Jeśli macie jeszcze jakieś tematy, które chcielibyście, żebym poruszył w tej serii, to koniecznie dajcie mi o nich znać w komentarzach. Subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem, aby nie przegapić tej serii i aby cyklicznie stawać się coraz lepszym graczem w najnowszej odsłonie FIFA. Łapka w górę też będzie bardzo mile widziana. Bardzo serdecznie was do tego zachęcam, a już się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. I piona.